Nazywam się Piotr Sitarski, jestem kierownikiem Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim. Chciałbym powiedzieć kilka słów o świeżo wydanej książce pod tytułem Nowe Media w PRL. Jestem współautorem tej książki razem z panią dr Marią Gardą i panem doktorem Krzysztofem Jajko. Nowe media to pojęcie często obecnie używane i ten człon nowe zaciemnia nieco fakt, że jest to w istocie termin stary, mający już historię prawie półwieczną. Zaczął być powszechnie używany w latach 70., 80. XX wieku. Co prawda w odniesieniu do nieco innych mediów niż dziś. Dzisiaj pod tym pojęciem rozumiemy najczęściej internet, ewentualnie media cyfrowe, a wówczas stosowano je w odniesieniu do komputerów, mikrokomputerów, ale także w odniesieniu do telewizji satelitarnej oraz magnetowidów. I taki właśnie układ ma nasza książka, to znaczy składa się z trzech głównych rozdziałów. Jeden poświęcony jest mikrokomputerom, drugi telewizji satelitarnej i trzeci magnetowidom. Dodaliśmy do tego także dość obszerny rozdział wprowadzający, objaśniający terminologię i metodę, którą zastosowaliśmy, a także sytuujący nowe media w krajobrazie kulturowym opadającego komunizmu. Zwracam też uwagę na stronę graficzną książki, mianowicie na bardzo ciekawe ilustracje, które udało się zebrać, szczególnie moim współautorom. Problem badawczy, który stawiamy w tej książce, wygląda następująco. Jakie były początki nowych mediów w Polsce? Kim byli ich pierwsi użytkownicy i w jaki sposób z tych mediów korzystali? Interesuje nas więc proces rozwoju i kształtowania się nowych mediów, taki etap, w którym zyskują one dopiero swoją tożsamość, w którym pojawiają się i użytkownicy wypróbowują różne sposoby korzystania z nich, żeby w ostateczności zdecydować się na te, które będą dominujące. Ten okres jest o tyle interesujący, że to jest okres eksperymentowania. Taki okres, w którym pojawiają się pewne praktyki medialne, które później całkowicie zanikają albo zostają zmarginalizowane. Na przykład publiczne pokazy telewizji satelitarnej albo publiczne pokazy filmów wyświetlanych za pomocą wielu magnetowidów. Nasza książka sytuuje się na pograniczu historii kultury i historii techniki. Nie jest to więc klasyczne ujęcie historyczne skupione na polityce, gospodarce czy wojskowości, aczkolwiek wszystkie te trzy obszary, zarówno polityka, jak i gospodarka, a nawet wojskowość na kartach tej książki się znajdują. To, co nas jednak interesowało najbardziej, to codzienne wykorzystanie nowych mediów, a więc to, co rzeczywiście ludzie robią z mediami. Z tym wiąże się wybór metody. Zdecydowaliśmy się na uwzględnienie w szerokim zakresie metod historii mówionej, ponieważ te wczesne zastosowania nowych mediów nie pozostawiły po sobie zbyt wielu materialnych śladów. Nie pisano o nich w prasie, niewiele jest źródeł archiwalnych, do których można by sięgnąć. Żeby więc zrekonstruować to, jak użytkownicy wykorzystywali nowe media i jaka świadomość temu towarzyszyła, zebraliśmy wywiady. Postaraliśmy się dotrzeć do takich wczesnych użytkowników i porozmawiać z nimi na ten temat. Książka Nowe Media w PRL jest częścią szerszego projektu badawczego pod tym samym tytułem, który realizujemy w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Mamy nadzieję, że projekt ten będzie się rozwijał. Myślę, że książka może zainteresować historyków, badaczy mediów, kulturoznawców oraz wszystkich czytelników, którzy interesują się albo historią Polski, albo historią mediów, ich narodzinami i rozwojem.